Ogłoszenie przeczytałem na Yellow Pages i nie ukrywam, szukam roboty. Mów. Mój ojciec nie żyje. Stary, po jego śmierci w ogóle wszystko się zmieniło. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. No, matki też nie. Mam siostrę uciekła, ale jest brat, nie. No i co z tym bratem? Brat jest szurnięty, no stary, nie wiem, nie chce mi się o tym mówić. Pokaż wynik. O Boże, 33 punkty na 50. Ja pierniczę, jeszcze gorzej. Co ty się... Ty, gościu. Antonio, zamknij mordę, cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie na moim kanale. Witam proszę państwa i o zdrówko pytam. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Ja jestem, jak widzicie, na chudzie. Nie wiem, gdzie jest Chris, zaraz będę szukał, jest poranek. Ostatnio tutaj była strzelanina wieczorem, co tam się najlepszego podziało. Wielka akcja z Ashem. Udało nam się przeprowadzić Asha. Pytanie, czy brat go z powrotem nie wciągnął, widzowie, wiecie, ze sobą. To by był przypał, zaraz się wszystkiego dowiem. A was zachęcam do zostawienia łapy w górę. Wiem, że potraficie, widzowie, zostawiać w górę, więc warto, bo jak widzicie, pasek levelu się nabija. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle łap w górę. Możliwe, że kolejny skill point wskoczył, jak wrócę z wakacji, widzowie, bo w tym momencie jestem na urlopie, tym, o którym wam mówiłem podczas zakończenia daily, bo wszystkie te skill pointy będziemy przydzielać. Ja to wszystko sobie elegancko podliczę, więc warto stawiać łapy w górę. Łapy w górę, widzowie, to co jest exp dla naszego ukochanego Harego, więc warto zostawić, żeby się przyczynić. Subskrybujcie kanał też, jeśli jeszcze tego nie robicie. Nowa kolekcja szkolna już jest, ale to chyba nie ten klimacie. Ziomalski vibe rodem z Los Santos został przeniesiony na nasze nowe produkty. W sklepie możecie zgarnąć plecaki, kozackie piórniki, zeszyty, worki, a także znane i lubiane klasyki odzieżowe od TK. Ogarnij sobie, byczku, graffiti tak Harego z GTA Prawdziwe Życie na swoje artykuły szkolne. Młody na pewno byłby z was dumny. A no i pamiętajcie, że kolekcja jest mocno ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Sprawdzaj nową kolekcję na teamkalu.pl. Link znajdziesz w opisie. A Harry w tym momencie, widzowie, podniósł się ziomal, no i dobra. Sprawdźmy najpierw, czy w ogóle ja w szafkach mogę coś tu pogrzebać. Co ja mam w ogóle przy sobie? Jabłko, dobra, zjem sobie jabłko. Nie mam wody w ogóle, banana, muszę lecieć do szkoły przez dzisiaj. Dzisiaj już szkoła normalnie funkcjonuje, więc widzowie, szybka akcja. Jeszcze jestem w starych ciuchach, muszę się szybko odświeżyć, skoczyć do domu. Nie wiem, która jest godzina i nie wiem, kto w ogóle na chudzie jest, więc szybciutko to ogarniamy, widzowie. Potrzeby fizjologiczne, szybko, szybko. Jest poranek zdecydowanie i lecimy, dobra. Widzę, że chłopaki już tutaj, kurde, od samego rana. Jak oni w ogóle lubią wcześniej wstawać, nie? Gdzie jest Chris? Proszę się nie bać. Czemu ta pani się boi? Co jest, siemano? Mati ją podrywa. Mati, która jest godzina? Cholera, straciłem rachubę. A dobra. Do szkoły chyba musisz iść. No wszyscy musimy iść, a ty Kaj nie chodzisz, a ty nie chodzisz. No nie, my nie chodzimy. Kurde, co jest Ashem? Co tu się wczoraj działo? Ja się przejadę z wami. Ej, co się wczoraj... Ktoś umarł? Nie, stary. No ale umarł ktoś? Stary, nie wiem, ja widziałem przez okno, jak tylko się strzelało. Musimy do mnie do chaty. Dołączył jakiś trzeci. Musimy do chaty do mnie. Ja wybiegłem z budynku tylko po to, żeby pogadać z Kacelem, co się stało. No dobra, a co z Chrisem? Gdzie jest Chris? Chris zniknął. Zaczął się gdzieś. Ej, ale nie ma go w domu, no to gdzie? No właśnie o tym mówię, że stary, nie ma go. Wczoraj był wieczorem i podczas strzelaniny wyszedł z domu, do teraz go nie widziałem. Halo, gdzie jesteś? Wybiegł chwilę dla mną po prostu, nie? Ja pobiegam do Kacwana w drugą stronę. No nie gadaj, stary! Jak to? No, nie mam pojęcia, stary, gdzie on jest. Że go policja szuka. Co go szuka? Policja. Z jakiej paki go policja szuka? No z tym podpaleniem. Człowieku, no co ty? Aż tak? Bez pisa. No to czemu uciekł? Kurde, no tyle pytań. Dobra, człowieniu, pod dom mnie musisz zawieźć, muszę się przebrać, odświeżyć, wziąć sobie prowiant i jedziemy do szkoły. Dawaj, dobra, bez problemu. Widzowie, czas do domu. Mam nadzieję, że tam przypału nie będzie za to, że nie wróciłem na noc. Dobra, chłopaki, poczekacie na mnie? Sekunda, to jest dosłownie 15 minut potrzebuję. Dobra. Dobra. Zaraz wracam. Dobra, widzowie, mam nadzieję, jest kurde godzina 7 już. Nie wiem, czy to jest w domu, a kto nie. Przypał będzie. Nie ma nikogo. Ej, pusta chata. Wszyscy poszli do szkoły, do pracy. To jest dla mnie idealny układ. Nie? Nikt do mnie nie dzwonił. Pięknie, dobra, widzowie. Szybko biorę rzeczy, szybko pod prysznic i wychodzimy do szkoły. Widziałem na pomysłach, że wiele osób pisze, Kaluch, niech Harry ubiera się w high-endowe ciuchy. No, widzowie, Harry ubiera się całkiem nieźle, mi się wydaje, ale Harry niestety aż tak dużo butów nie ma. Ma Vansy, ma Forsy, ma jeszcze New Balance, ale resztę trzeba kupić. Może w kolejnym odcinku po prostu pójdziemy na zakupy, jak zarobimy. Dzisiaj na pewno musimy iść, moi drodzy, zrobić dziarkę. Chris miał iść na dziarkę jako testowy w ogóle mój pacjent, czy jak zwał, tak zwał, klient.
ale kurde, Chrisa nie ma, coś jest przypał z Chrisem. Dobra, biorę sobie z szafki rzeczy. Kurde, wziąłem, moi drodzy, całe zapasy indyka z chaty. 12 indyków wziąłem, ale indyk tak dużo podnosi HP, że się przyda. Ja mam w ogóle to żelazo i miedź, będę musiał się kopsnąć. Napiszcie mi w komentarzach, gdzie ja mogę to sprzedać. No, logicznym wyjściem jest, moi drodzy, pójście po prostu na złomowisko i próba sprzedaży tego. Mam ten wykrywacz, więc ja na pewno będę się jeszcze nim bawił, jak tylko będę miał chwilę. Jessie, co z Jessie? Czy Jessie idzie dzisiaj do szkoły? Już do niej napiszę. Szybciutko. Hejka, idziesz do szkoły dziś? Dobra, zobaczymy. Skoro mam wszystko, nie, plecaka nie wziąłem. Dobra, mam tam dzisiaj, bo widzowie, kilka książek tylko. Nie wiem ile lekcji, ale wiem, że szkoła dzisiaj normalnie zaczyna funkcjonować po tym pożarze, tak, gdzie chłopaki było, są. Dobra, mam. Dawaj, Harry, bo już za 10 jest. Wiem, no sorry, trochę mnie zaszło, jeszcze musiałem zjeść. Jedź. Dobra, dawaj, Mati. Masakra, czyli co, dziś szkoła wraca do normalnego funkcjonowania, tak? No nie wiem, w sumie będzie pewnie długo przegadanki na tych początkowych lekcjach, że no, dzieci, musicie uważać, bo znowu będzie pożar. Jakieś zwykłe gadanie, nudy. To, ale ty, Mati, wiesz, kto to zrobił? No wiem. No i co? No, mnie nie było w szkole, więc... No i co? Solidarność nasza męska, czy nie? No przecież ja nic nie powiem, stary, nie ma opcji. Kaj, ty też. Jak no będzie ja chciał, to się sam przyzna. Dobra. A ty nie ma tam świadków żadnych, nie? No ja jestem świadkiem jedynym. No właśnie, no to bez problemu. To dobrze. Dobra, widzowie, jak będzie przypał, to musimy być solidarni w szkole. O, policja, patrzcie. Myślisz? Yo. No stoi, przecież sobie ułożę. Kurde, pierniczy. No i oni przeszukują uczniów. Dobra, kurde, ja nie mogę, zaparkowałem sobie, wszyscy na zakazie stoją, widzisz to? Wszyscy. Zaparkuj sobie tak, żebyś nie miał przypał, stary. No. Na wysiadkaj, a ja nie zaparkuję normalnie. Dobra, widzowie, lecę. Czy tu już jest, Mia? Chyba tu jest Mia, co się tu dzieje? Siemano! Cześć, Mia. Czemu rodziców rano nie było? Czemu nie było rano rodziców? Tak wcześniej wyszli do roboty? No, tata, wiem, że jechał na budowę, a mama chyba do pracy, bo ją szef wezwał. Okej, no dobra, cześć wszystkim. Cześć. I co, lekcje się zaczynają, tak? Tata. Dobra. A czemu cię dzisiaj w szkole, w domu nie było? W nocy? No? A, długa historia, wiesz, nocowałem u Chrisa. A. No, ale nieważne. Kurde, dzwonek, słyszycie? Trzeba lecieć. Ta. Próbuję coś z tym autem ogarnąć, Harry. Okej. A widział ktoś z was Chrisa, takiego ziomeczka? Nie. Chyba go dzisiaj w szkole nie ma. Nie widziałem. To lipa. Dobra, widzowie, to jest dzwonek. Ten taki dripiarz. Od czego zaczynamy? A, kurde, to nie ta klasa, ja nie, sorry. No, ja zaczynam od Majcy, więc nie wiem. Teraz hiszpański. Hiszpański? Dobra. Hiszpański. A ty to kto? Bo ty dołączyłeś niedawno chyba, nie? Nie, no co, ty nie kojarzysz mnie? Jak się nazywasz? Przecież na imprezie byłem. Stary, nie znam cię. Jak mnie nie znasz? Nie mam pojęcia, kim jesteś. Co? Kto? Ty, kujon, wypieprzaj stąd. Kujon, stąd. Okej, przepraszam. Szybko! Młody, chodź tu. Młody, do kibla. Hej, Harry! Kto podpalił szkło? Nigdzie nie idę. Młody, chodź. Tu. Nie będę z wami rozmawiał. Chodź. Dobra, w takim razie dostaniesz w pierdziel. Nie! Już, idziesz za nami. Dzwonię po grubego, siwego i łysego, jeżeli nam nie powiesz. Chodź tu! Ja nic nie wiem. Chodź tu. Nie. O, przepraszam. Tam był, kurwa, policjant. Ja pierdziel. Policja jest, o stary. Dobra, powiesz po dobroci, czy nie? O kurde, idź stąd! Kto, stary? No ja wiem kto. No mów. Ale kto? Ja wiem wszystko. Dobra, ile chcesz? $10? Chłopczyku, co ty do mnie mówisz? 50? Nie będę na was kablował. Dobra, ale kto? Kto według ciebie podpalił? O kurde, widzę. Kolega. Który? No ten, który rzucił szkołę. Skąd to wiesz? Bo widziałem. Dobra, młody, słuchaj. Ile chcesz pieniędzy dziennie, żeby nie mówić? Nie chcę pieniędzy. To co chcesz? Nie będę was kablował. Na pewno? Ufasz mi czy nie? No muszę. No. Nie zawiedź mnie. Nie będziesz mnie przekupywać jakimiś 10 dolarami, jak ja sam sobie potrafię zarobić. Ma nas teraz, widzowie, w małym paluszku. Dobra, młody, liczę na to, że jesteś honorowy. Mam nadzieję. Chodźcie na hiszpański, bo się spóźnimy. Gdzie jest w ogóle klasa hiszpańskiego? Wyjrzyjcie, gdzie? Tu, po prawej. Tu? Ty, Mati, kurde, wiesz takie rzeczy? A jak ktoś, to mam haki na was. No. Dobra, dobra. Porque elegas tarde. Dzień dobry. Vamos. Spojrzałem w ogóle do ciebie? Nie, panie profesorze. Spytałem się, dlaczego się spóźniłeś. Puta. Okej. Puta madre? Puta madre, tak? Oho, no dobra, jasne. Jak się nazywasz? Masz połę wpisaną od razu. Ja? Tak, ty! Harry Simons. No i dobra, wpisujemy tutaj. Harry ja Simons. Pierdzielę, pałac hiszpańskiego! Co ja takiego powiedziałem? No dobra, ja wiem, co powiedziałem. Ja pierniczę, ale mnie wkurzył. Harry Simons. Nie usiądę.
Jeden. Czemu pan daje jedynki na pierwszej lekcji? A ty wiesz, co on powiedział? Wiem. Powiedział, że ma pan ładny samochód. Ta, no dobra, kogo by chcecie wkręcać. Ale my się dopiero uczymy hiskiego. Dobra, zaraz tobie też Pałę wpiszę, się skończy Dzień Dziecka. Jaki groźny widzowy. No to co, zaczniemy sobie tu od jakichś słówek może, jak nic nie potraficie. No, pierwsza lekcja w sumie, to wie pan. Aperdazje... Dobry wieczór na przykład. A, dobry wieczór, good. Przepraszamy, że tutaj przerwamy lekcję, natomiast jesteśmy z policji, Wydział Detektywistyczny Policji Los Santos. Poprosiłbym pana Simpsona, tak? Harry Simons? Simpson? Simon. O nie. Simons, tak. Poprosiłbym go tutaj przed klasą. Harry, nie mówi. To ja jestem. To zapraszam. Panie profesorze, to mogę wyjść? Tak, tak, naturalnie. Dobrze. Mnie już przesłuchiwali. Ja pierniczę, widzowie. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Czy mogę pomóc? Chcielibyśmy zadać po prostu kilka pytań dotyczących ostatnich wydarzeń, prawda, na terenie szkoły. Mhm. Coś pan w ogóle wie na ten temat, tak ogólnikowo? Tak, tak. No, tak się składa, że byłem, proszę pana, piętro niżej, jak ten pożar wybuchł. Byłem tam na korytarzu z moją dziewczyną. No i w momencie, w którym alarm pożarowy gdzieś tam wybrzmiał, to po prostu zbiegliśmy na dół. Przede wszystkim myślałem o tym, żeby ona była bezpieczna, więc wybiegłem z nią, asekurując ją po prostu na zewnątrz, tak? Czyli rozumiem, że dość spora ilość osób mogłaby potwierdzić, że pan brał udział w akcji ewakuacyjnej, tak? Tak, zgadza się, panie detektywie. Dodam jeszcze, że to też może potwierdzić właśnie Jessie, czyli moja dziewczyna, ale z tego co wiem, to w szkole jej dzisiaj nie ma. Bardzo możliwe, że się rozchorowała. Dobra, jakiś ma pan na przykład znajomości w klasie, albo w całej szkole, albo nawet poza szkołą, takie znajomości niezbyt, wie pan, niezbyt takie przyjemne, trochę demoralizujące, wie pan, takie osoby, które byłyby w stanie zrobić coś jakby na wzór właśnie podpalenia szkoły, czy coś? Koleguję się z bardzo, bardzo fajnymi ludźmi, bo tak, no moja narzeczona, przepraszam, dziewczyna Jessie, no to jest najlepszą uczennicą w klasie. Koleguję się też tutaj z kolegą Zweitagiem, on też jest dobrym uczniem, a na co dzień pracuję w sklepie z butami, więc nie mam czasu na głupoty. Okej, dobra, to już takie pytanie będzie może mało związane z tym i jakby bez żadnych konsekwencji, ale nie pali pan żadnych papierosów, żadnych używek, nie ma nic, nie, tak? Nie. Ja dobrze, dobrze. Daleko mi do tego, możecie robić jakieś testy nawet, nie palenie. Żadnego alkoholu? Nie, proszę pana, 16 lat, to nie, rodzice by mnie zabili. Nie ukrywam, że zbieram na samochód i nie chcę zawiesić ich zaufania, bo mają mi dołożyć, prawda, więc to tutaj byłoby głupie z mojej strony. No dobra, no to ja więcej pytań nie wiem, coś tutaj, jakieś jeszcze pytania, partnerze, masz? Nie. No dobra, no to a macie, macie sprawcę już, czy jak to działa? Szukamy, nie udzielamy jeszcze informacji, ale no jeszcze szukamy powoli, nie? Rozumiem. Dobrze, że to tylko tak szukamy na chwilę. Szukamy jeszcze dowodów. Rozumiem. Sprawy. Fajnie, że ta szkoła po prostu szybko została przywrócona, tak? To dobra akcja strażacka. No. Dobrze, no to ja więcej pytań nie mam, może pan wracać na lekcję, dziękujemy tutaj za dziękuję, współpracę. Dziękuję, wszystkiego do dobrego, widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Wracam. O, dzwonek. Do widzenia. Panie do następnego. Do widzenia. No dobra, było gorąco, ale chyba wiarygodnie nawet to powiedziałem. Stary, wszystko wiarygodnie. Usłyszeli, co chcieli. Usłyszeli to, co chcieli, tak jak powiedział Mati. Więc bardzo się cieszę. Mamy przerwę, zapomniałem plecaka, kurde. Muszę iść zaraz po plecak. Co tu za gościu stoi na mównicy? No, apel miał być jakiś teraz, nie? Przepraszam, apel? Panie woźny. Mhm. Tak! Co tu się dzieje? No, jakiś apel miał być, a cholera, nie wiem, ja sprzątam. Apel? Tak, jest, zapraszam. O tak, głos podobny, widzowie. Dobrze, witam. Z tej strony przewodniczący Rady Miejskiej, naczelnik. What? John Alcatari. Przyszedłem do was z taką informacją, iż decyzją gubernatora z naczelnika Rady Miejskiej Los Santos w dniu dzisiejszym zostaje otwarty nabór do Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz poucza mu obowiązku profesjonalizmu z waszej strony, a brak subordynacji może świadczyć o wydaleniu z kadry. W dniu dzisiejszym zostaje otwarty nabór do Rady Miejskiej Młodzieżowej, w którym będziecie mogli uczestniczyć. Każdy z was, kto wyrazi chęć, będzie mógł spróbować swoich sił w Radzie. Okej. Rada umożliwia wam
podejmowanie decyzji o rozwoju Los Santos. Możecie podejmować różne perspektywy, które mogą wpływać na Los Santos. Okej, okay, brzmi to ciekawe. Miasto. Oraz na decyzje, które są wprowadzone przez zwykłą radę. Podejmowanie decyzji o likwidacji obiektów, budynków, oraz ich stawianie, likwidowanie ustaw, bądź ich uchwalanie. Pomoc w radzie miejskiej, zwykłej, to też jest bardzo ważny podpunkt, bo dzięki któremu będziecie mogli Rada na przykład miejska. Wpływać na nasz kodeks karny, który można zawsze edytować, bądź jeżeli wam coś nie pasuje, ale przecież możecie to trzeba... też coś nim zmienić. Po to jest zostaje powołana rada, abyście wy też wykazali swój potencjał i żebyście mogli pokazać, co wy oczekujecie od nas jako radnych, żeby Los Santos stawało się coraz lepsze. Na zdrowie. Prezydium Rady, Młodzieżowej Rady dostanie również dostęp do funduszy rady, który będzie lekko ograniczony. Wymagania będą już takie rady, to jest niekaralność, minimum 15 lat, z kompetencjami są wyjątki. Ścisła współpraca z Radą Miejską oraz Prezydium Młodzieżowej Kadry. Chyba alergię dostałam jakąś. Podczas rady trzeba wyglądać tak, aby nie obrazić imienia Rady Miejskiej, ponieważ może być to nawet przestępstwo. Czy ktoś wyraża swoją chęć do dołączenia? No, zaraziłeś mnie. Harry! Przepraszam. Ja chcę. Przepraszam, ja mam pytanie. Ja bym też chciał. Ja w sumie tak, też słucham. Mogę. Jakie są granice wiekowe? Minimum 15 lat, z wyjątkami, że ktoś ma kompetencje. O! No to... Ja mam 14 lat, mogę dołączyć. Wszyscy chętni wystąpić. Jestem. Do mnie. Super. Mati do Rady Miejskiej, co jest? No, ktoś jeszcze? Nie, to wszyscy. My z moją koleżanką jeszcze możemy. No to dobrze. Osoby chętne zapraszam ze mną do biura. Panów policjantów zapraszam pod biurę. Harry, kurde, weź leki. Dobrze. Kurde, stary, jakieś tabletki. Co to jakaś choroba się rozwija? Mody, idź do higienistki, załatw coś. Mam bimuprofen w samochodzie, idź do samochodu mojego. Masz klucze. Czekaj, musimy tu iść, nie? Widzowie, co to za Rada Miejska? Ciekawa sprawa, bo może się okazać, że na przykład, nie wiem, z tego co zrozumiałem, wprowadzimy coś. Choroba się rozwija. Coś, co to wszyscy? Płynie na przykład na legalne graffiti jeszcze w mieście, albo coś w tym stylu, nie? Poczekamy. Dobrze. W takim razie, bo wy jesteście w jednej klasy, tak? Nie, one są młodsze, ja z kolegą jestem. Okej. Okay. To w takim razie mam nadzieję, że będziecie się informować. Ja, kto z was chciałby nam mi pomagać w komunikacji między wami? Jakaś dziewczyna, no może... Mary, może ty? No ja mogę. Mary? Tak masz na imię? Mary. Tak, Mary. Okej, okay, to może ta Mary, no. To ja w takim razie zanotuj sobie numer telefonu. Na zdrowie, Harry. Dzięki. Dobrze. Ja ci podam numer telefonu. Jakaś się choróbsko, widzowie, rozprzestrzeniło, trzeba się wyleczyć, serio. Skrypty nam tu zaczęły, proszę państwa, płatać figle. 54. Dobrze, to okay. Będzie jakieś zebranie, czy co? Tak jest. Na dniach rada jeszcze zostanie rozpatrzona i wszystkie decyzje i tak dalej, uchwalenie takiej rady, też jest troszeczkę rzeczy do zrobienia. Jeszcze z gubernatorem muszę porozmawiać i będziecie o wszystkim informowani. Dobra. Nie wiem, co mi to daje, ale w sumie brzmi fajnie, bangla. Dużo daje, bo prezydium ma dostęp nawet do pieniędzy, dzięki którym będziecie mogli stawiać... nic się stało. Będziecie stawiać mogli różne uchwały. A my na przykład dostajemy jakieś podwyższone zachowanie za to, że jesteśmy w takiej radzie? Tak. Jeszcze zachowanie dostaniecie plusowe punkty na świadectwie. O, super. Plus jedna ocena w górę zachowania. Super, pięknie. To się akurat przyda. Dobra, no to Mary będzie informować, tak? Wszystko? Jasne. Tak jest, będę się kontaktować z nią. Dobra, super. Dzwonek, słyszycie? To na lekcję. Widzenia. Dobra, widzowie. Widzenia, panie woźny. Widzowie, koniec lekcji dzisiaj. Ja dostałem aspirynę, ale sobie wezmę jeszcze jedną. Trzymam nawet. Myślicie, że po aspiryna coś da? Padał deszcz, co jest? Dobra, ty... Kurde, Mati, mam do ciebie prośbę, tak ci mówiłem teraz na lekcji. O, głowa mnie przestała boleć. Stary, potrzebuję, nie wiem, kogoś, bo Chrisa nie ma, żeby wiesz, w tej robocie ten tatuaż, co ci mówiłem, dasz radę za Chrisa, zrobić to za Chrisa? Kurde, sorry. Tatuaż. No ten, co ci mówiłem teraz na lekcji, pojedziesz ze mną czy nie? No dobra, ale słuchaj, ja się jutro z ojcem widzę. Dobra, ogarniemy. Młody, trzymaj język za zębami! Więc jak coś, to ty się będziesz tłumaczył, okej? No dobra, okej. Okay. Gdzie masz furę? Z tyłu na parkingu. Okej. Okay. Dobra, widzowie, jadę do pracy. Pracy tatuażysty, bardzo ważna robota. No, więc stary, postaram się. No, wiesz co, ja mam dobrą rękę, tak jak ci mówię. Nic się nie martw, będzie w porządku, okej? Okay? No dobra. Chodź, Mati, nie bój się. Chodź. Na nodze podobno mniej boli, chodź. Dobra, widzowie, pierwszy dzień w robocie i zamiast Chrisa przychodzi na test Mati Clinton. Ja pierdolę, to będzie mocne. Zobaczymy.
Dzień dobry, szefie. Siema, szmudzy. Panie. Witam. Przyszedłem z dwoma kolegami, co prawda jeden jest chętny na tatuaż, ten, o którym rozmawialiśmy. Tak, okej, okej. Dobra, okej. Okay. Czyli co, wszystko tak jak gadaliśmy, tak? Zgadza się. Dzisiaj już płatne, jakby się udało? No, zobaczymy jak ci wyjdzie. Dobra, no to w takim razie, Mati, musisz mi powiedzieć, co byś chciał, żebym ci wydzierał. A jeszcze, szefunciu, czy ja się mogę przebrać gdzieś? Tutaj widzisz, są drzwi. Na zapleczu, tak? Za niej się przebierz, tak. Dobra, widzę tu koszulkę i rękawiczki, to dla mnie? Tak, zgadza się. Dobra. Yo, widzowie, patrzcie, mam rękawiczki, koszulkę. Yo, fajnie. Od razu lepiej. Ta, Mati, no to co byś chciał, stary, na której nodze mi powiedz, to coś po prostu ci wykombinuje. Na prawej. Na prawej nodze, a co? Jaki motyw? Takiego, na co będę się patrzył przez całą noc. Nie wiem, jakiegoś smoka, czy jakąś czaszkę. O, no, taki smok. Smok? No. Dobra, to siądź sobie, ja tu już znajdę smoka. Widzowie, no, skryptowo, prawa noga, to sprawdzimy coś dla Matiego, wybierzemy i zrobimy mu zaraz taki tatuaż. To jest zarąbiste, popatrzcie na to, jaki skrypt mamy tutaj dobry. Jak ktoś będzie czegoś potrzebował, to Harry ma naprawdę duży repertuar, nie? Jeśli chodzi o czacha graffiti. Czekajcie, to wygląda, to jest na całą nogę, to jest za duży. Duży chcesz, Mati, czy mały? Taki średni. Średni, no dobra. Nie za duży, nie za mały. Okej. Okay. Mogę ci zrobić na przykład czaszkę taką na łydce prawej, chyba że nie masz ochoty na taką. No może być. Czekaj, no bo słyszę, że ci się nie podoba. Bo nigdy nie miałem tatuażu, się boję, że będzie poleć. No to mogę ci zrobić, stary, taki malutki, coś śmiesznego, tak na łydce. Dobra, dawaj tu czaszkę, w sumie fajnie brzmi. Czaszka? No. Dobra, jesteś gotowy? Łydka prawa może być? Może być. Dobra, stary, to w takim razie ja sobie przygotuję sprzęt, jak będziesz gotowy, to siadaj. A ty pewnie słuchasz też, jak się zachowuje do klientów, prawda? Oczywiście, to jest naturalne, to przede wszystkim podstawa. Dobrze, pana zapraszamy, żeby sobie tutaj usiadł, zaraz będzie pan w kolejce. Kaj, weź się, ja odgrywam teraz, musisz... Kaj! Ja będę stał za kasą i przyjmował zlecenia, ty się nie kłopocz, rób swoją robotę, młodzie. Dobrze, szefie, oczywiście. Uważnie obserwuj. Dobrze, to w takim razie będę musiał ogolić niestety włosy z pana nogi. Proszę o ściągnięcie spodni. Oczywiście. Widzowie, aparat mi się przegrzał, ale patrzcie, jakie to będzie zarąbiste. Mati jest już gotowy. Ja jestem gotowy, to jak pan też jest gotowy, to zapraszam w takim razie. Normalnie będę dziarał człowieka, patrzcie. A właśnie, młody, najważniejsze. Tak? Nie przesadź z igłą, ani z tuszem. Dobra, Mati, gotowy? No. Dobra, uwaga, spokojnie, nic się nie stresuj, mój drogi. Szczypie? No troszkę szczypie. Jaka minigierka. Jaki odgłos fajny też tego. Dobra. Przeżyjesz, spokojnie. O. Oła, dobra, no. Boli? No troszkę. Stabilne dłonie, widzowie. Poruszaj myszką tak, aby pozostawić. Dobrze, no i jak? Co? Proszę sobie zerknąć. Ty, Mati. Patrz, jaką maciarę, stary. Jezu Chryste. Mati, podoba ci się, czy nie? Pozwól, że spojrzę młodej ocenie. Jezu, no taki ładny chyba. Ładne, czy nie? No, widzowie, piękne. Nie podobał mi się za bardzo. Jak na pierwszy raz, powiem ci, że... Jest śliczne, bardzo ładne, mi się bardzo podoba. Że to do mnie trafia. Tak? Okej. Okay. Zależy teraz wszystko od klienta, czy jemu się podoba. No, kliencie, czy tobie się podoba? Mi się podoba, proszę pana, jest śliczne, ja dlatego pana podwyżkę bym nawet proponował. Nie. Śliczne, jak na pierwszego jest... klienta, naprawdę jestem w szoku. Przepiękne. Dzięki, przepiękne, stary. Przepiękne malowidło. Dzięki, że też, stary, mogłem na tobie to przetestować. Czyli, szefunciu, tutaj zniżeczka 0% będzie dla kolegi za to, że ten, czy będzie musiał zapłacić? Ten jeden raz ci puszczę. Dobra, okej. Okay. Tutaj proszę jeszcze dorzucę kremik i dorzucę sztuczną skórę, żeby przez 3 dni sobie przykładać. Wtedy... Żeby zabrudzeń żadnych nie było, proszę dbać o ten tytuł i potem smarować kremem, dobrze? Jasne, oczywiście. Dobrze, zapraszam ponownie, dziękuję bardzo. Słuchajcie, jedźcie na chód. Zobaczymy się na chudzie. No i jak, szefie? Jak to było? Powiem ci szczerze, że jak na pierwszy raz, to wyszło ci. Co mogę ci powiedzieć? Chyba masz do tego smykałkę. No dobra, kurde, jaram się. Mogę mówić ci na ty, czy nie? Pewnie. A przypomnij imię, naprawdę, przepraszam. Mason. Stary, kurde, czuję zajawę, nie? No to jak czujesz zajawę, to myślę, że jeszcze tak...
klienta, jednego, dwóch obsłużysz i mogę cię brać na czysto. No dobra, będziemy czekać. Widzowie, nowa robota! Pokładaj krzesła i czekamy na zlecenia. Tak, oczywiście. Siedzę sobie, widzowie, czekam na klienta. O. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, tatu ja LS. Ja byłem, tak. Dzień dobry, ja jestem Harry, będę cię dzisiaj tatuował. Nie ukrywam, jestem początkujący, ale będę starał się obsłużyć jak najlepiej. Mam na nadzieję, to sprawę, ja się nie boję, tatuaży dużo mam. A dobrze. Ja bym prosił w sumie jakiegoś kwiata, bo u mnie każdy kwiat jakby, każdy tatuaż odwzajemnia to, co czuję w danym momencie. Rozumiem. I w tym momencie poprosiłbym jakiegoś kwiatka. Dobrze, jaka część ciała cię interesuje? Niech będzie jakaś noga. Jakaś noga. Lewa noga może być? Może być, bez różnicy. Już coś dla ciebie wybieram. Lewa noga, kwiatek, widzowie. Hołd róży. Mogę na przykład ci róże wytatuować na udzie. Super by było. Z przodu. No, może być, może być. Według naszego cennika taki tatuaż około $360. Okej, to dla ciebie jest? Mhm, tak. Dobra, coś jeszcze ci może zaproponuję. Patrzcie, ile, widzowie, tu jest rzeczy. Daj mi chwilkę, pomyślę, co bym mógł ci tu jeszcze zaproponować. Ja tak, wiecie, na ty będę do wszystkich mówił. Krzyż, róż. Co to jest krzyż, róż? Mogę jeszcze ci na łydce taką abstrakcję, też różaną, zaproponować, też w podobnej cenie. Pytanie, co wolisz? Takie róże by to były w takim krzyżu, no nie wiem. Łydka czy przód? Większe to może być. No jest konkretne, powinno być na całą łydkę, jak mi wyjdzie. No to okej, ja akurat tego nie mam wytatuowanego, więc może być. Dobrze, tak zwany krzyż róż się to nazywa, więc możesz się przygotować, możesz ściągnąć, ja sobie przygotuję sprzęty. Widzowie, podoba mi się ta robota. Harry niby nie ogarnia, a jednak jest naprawdę profesjonalny w tym wszystkim, nie? Dobrze, szefie, ja sobie mam zdejmować po każdym kliencie nowe rękawiczki brać, prawda? Tak, to jest najważniejsze. Jest bardzo łatwo zakazić klienta po igle, musisz wymieniać igłę regularnie, rękawiczki, wszystko to sterylne w zasadzie. Jasne. Jasne, Mason. Dobra, widzowie, biorę nowe rękawiczki. Ej, jaram się tą robotą. Tylko pamiętaj, Harry, tak? Dobrze, tak, pamiętam. Harry. Przy wyborze koloru i przy wstrzykiwaniu koloru musisz bardziej docisnąć igłę. Będzie się to wiązało z większym bólem, ale efekt da, no, konkretny. Rozumiem. Dobra, to bądź przy mnie teraz, jak będę dziarał. Dobra, wybrane już. Okej. Nie ma problemu. Zabrany. Super, zapraszam na fotel w takim razie. Rozpoczniemy sesję. Widzowie, ale jaja, zarąbiste. Dobrze, siedzi pan wygodnie, to w takim razie ja już tutaj rozpoczynam. Okej, okay, widzowie. Pamiętaj, troszkę będzie boleć. Troszkę boli? Muszę dać znać. A pan ma doświadczony, nie? Tak, z tatuażami ja doświadczony. Okay. Przyzwyczajony ból. Rozumiem. Dobra, widzowie, troszeczkę pamiętaj mi podjadę jeszcze. Pamiętaj o tym dociśnięciu i... Tak, tak, dociskam. Mięsień. W mięsień to wchodzi trochę. No, poczuł pan, co? No i gotowe, proszę super. Pana. Super, dziękuję bardzo. Podoba pięknie. Się? Tak, super. Super, super wygląda. To tutaj do szefa 360, proszę. Jasne. Dobrze, zapraszam do kasy. Ja sobie posprzątam sprzęty, widzowie. Powiem szczerze, 360. No fajnie to wygląda. Fajna robota, nie? I bardzo chillowo, fajnych ludzi można poznać w ogóle. Każdy przychodzi, wiecie, ktoś inny, nie? A jak widzicie, asortyment też ma bardzo duży Harry, a przez wasze skill pointy będzie mógł go jeszcze bardziej poszerzać, nie? Masakra. Dziękuję panu, wszystkiego dobrego. Nie, dziękuję bardzo, piękny tatuaż. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Czy ja, szefie, mogę przyjmować te napiwki, czy nie? Gadaliśmy o tym wczoraj, mówię. No tak, tylko to, właśnie... co otrzymasz z napiwków, jest dla ciebie, bo to jest chyba bardziej pod rozumiem. Pracownika, aniżeli pod... pod firmę, także dobrze, napiwki dobrze. Przyjmuj. Czy dałby się radę przetrzeć szyby z przodu? Troszkę się zabrudziły podczas tak, pogody. Oczywiście. Dzień dobry. Hello. Zapraszamy. Widzowie, co jest? Jak chcieć? Padła mi kamera, przepraszam, ale... Give me. Oni nie potrafią tatuaż. Gadać po naszemu? No dobrze, jaki pan chciałby ten tatuaż? Okej, okay, przetarte. Co to, skąd oni pamiątka, są? Pamiątka. No, dobrze, rozumiem, ale jaka pamiątka? Jak ma wyglądać ten tatuaż? Szefie, gdzie jesteś? Szefie, oni chyba... Oni chyba nie potrafią po angielsku zbytnio gadać. Zdążyłem to zauważyć, nie wygląda jak na tutejszych. Turyści, tak? Dzień Janusz. Dobry, skąd jesteście? Turyści Europa in Poland, Polonia. Polska! Poland!
Polsza! Rozumiem. Poland, wódka, Poland. Rozumiem. Tatuaż chcecie, tak? Tato. Ja chcieć, tato. Ja. Dobrze. Jaki tatuaż? Mam ich obsłużyć szefie, czy szef będzie? Karinko! Jeśli potrafisz tych obsłuż, jak nie, to ja spróbuję. Spróbuję. Napis jakiś. Nie wiem. Los Santos. Napis Los Santos, pamiątka, tak? Pamiątka. Okej. Okay. Kto będzie dziarany? Kto będzie tatu? Ja. Widzowie, ja pierdzielę. Idź, Janusz. Przyszli normalnie na dziarkę, ziomki, nie? Dobrze, to w takim razie już coś proponuję. Jaka część ciała? Noga, ręka, głowa, tułów? Leg. A może leg, ręka? Leg. Proponuję ręka. Bardzo ładnie wyglądają napisy na ręce. Gabryśka, co zrobić? Kurde, ale będzie ciężko z Zili. Rękę. Gabrysiu, a ty nie chcesz pamiątki? Ręka. Dobra, okej, okay, już szukam. Widzowie, ja muszę znaleźć w takim razie takie jakiś Los Santos, kurde, czy ja znajdę coś takiego? Życie w Los Santos, nie, no to słuchaj, jest potężne. Słuchaj, ja jestem twoją matką. Musi być... o zajęcie krzesełek. To musi być jakiś, widzowie, wiecie, malutki napis LS. Proszę pana, na przykład mógłbym takie LS panu, jak tu w katalogu pan widzi. Dobre to jest, bierz to. Ewentualnie zboldowane, można też z przodu, z tyłu, gdzie pan woli, chyba że faktycznie te ręce. Gabryczka, co myślisz? Kurde, ale się długo zastanawiałem. Może pan wolniej mówić? LS z tyłu czy z przodu? LS. Rozumiesz coś? Chyba bug, z tyłu. Z tyłu, dobrze. To w takim razie proszę zająć miejsce. Coś tak... Yes. Coś takiego, drogie panie, by było, bo tutaj odrysowałem, zaraz pan będę dziarał. Może być, good. Tak? It's good. Good? It's okay! Dobra, okay, to w takim razie zapraszam na fotel. Pozwól fotel, Kary, że będę nadzorował. Gabryka. Oczywiście, dobra. Widzowie, dziaram trzecią osobę, turystę normalnie. Gabryczka, to boli! Boli? Mogę przerwać. Jeszcze raz, czy nie? Mogę do przodu, go? Gabryczka, tłumacz! Pyta się, czy możesz. Czy może kontynuować? Tak Janusz! Powiedz mu, kontynuuj! Nie bądź baba! Dobra. You go. Cicho bądź! Dobra, ja jadę. Można? Co ty robisz, Janusz? Jeszcze? Go, continue? Continue! No i już, po krzyku. Ale tam masz czerwone tam. Ty, gdzie masz brodę? Wyszło całkiem spoko, ale uważam, że to chyba najgorsze w twoim wykonaniu dzisiaj. Okej, okay. Też mi się tak wydaje, Lech. On się, ten klient bardzo się, wiesz, rzucał. Janusz, powiedzieli, że okay. Się nie nadajesz do tego. Ej, Kabysia! Oni się nie nadają. Dobrze. Ile to tam wyszło w cenie kary? 360. Okej, zapraszam do zapłaty, będzie to 360 dolarów. Wódkę. Za pół darmo powiedz wódkę. Ja pierdolę. Ja stąd wychodzę. Co? Nie zapłacił mi za to. 360 dolar. Polaki, widzowie. Złote, 360. Złote? Ja mam tylko złote. Co dolar. W takiej sytuacji? Ty mnie pytasz, ja ciebie. Blokuję drzwi. Złote. 10 dolarów i polisz wódka. Nie no, proszę pani, no to jest kpina. Dwie polisz wódka i 10 dolarów. Good. Przykro mi, ale alkoholu nie przyjmujemy. Proszę zapłacić. Jak nie, to wzywam polis. Polis albo płatność. Kłopoty, polis. 360 dolar. Mamy tylko złote. Dolar. Dzwonię po polis w takim razie. Dobrze. Ile tam wyszło? Zapłać tym. Kartą zapłać. Dzwonić czy nie? Dolarów. Przewalutowanie jest. Przepłać. No tak. Proszę, mogę przełożyć telefon. Kart. Nie, tutaj ma pani... Szefie, jak będzie płatność, to... Dobrze, na spokojnie. Poszło? Już. Poszło chyba. Pin. Tak, otrzymałem płatność. Dziękuję. Dziękujemy za skorzystanie z usług. Okej. To tragedia! Janusz! Rozumiałeś tych ludzi? Nie pokazuj mi się w domu! Ja pierniczę. Nie wiem, mam wyrzuty sumienia teraz. Dziwni ludzie, turyści to są dziwaki jakieś. Nie ma co, ja na takich ludzi trafiałem często. No dobra, już minęło kilka godzin. Myślę, że to na tyle dzisiaj. Zgodnie z naszą umową otrzymujesz te 100 dolarów na początek. Dobrze. Mason, jeszcze robota. Pytanie... Dziękuję ci bardzo. Jeszcze pytanie, będzie potrzeba... Spisujemy się umową?
normalnie? Myślę, że umowę powinienem sporządzić dzisiaj, ale podpiszesz mi jutro. Dobra, to będę musiał przyjść z rodzicem, bo jakby wiesz, jeszcze jestem niepełnoletni. Dobrze, nie? Dobrze, nie ma problemu. Pozwól mi, tylko wezmę pieniądze i... Dobra. I już ci płacę. Super, bardzo ci dziękuję. Nie ma najmniejszego 25. problemu. To jutro będę znowu. Fajna robota, ciekawych ludzi można spotkać. Tutaj ciężko zaprzeczyć. Miłego dzionka, Harry. Wzajemnie, trzymaj się, do zobaczenia. A, do zobaczenia. Przebrać się muszę, zapomniałem. Do zobaczenia, trzymaj się, na razie. Do zobaczenia, na razie, hej. Dobra, widzowie, biorę autobus i lecę na chód. Pięknie zarobiona stóweczka dziś. Udało mi się dotrzeć, widzowie, po robocie na chudzik, zobaczyć co tam u znajomych. Pewnie część osób się zastanawia, co się dzieje z Jessie. Widzowie, no nie ma jej dzisiaj, co może oznaczać tylko jedno, że albo nie przyszła do nagrywki, albo nie przyszła do nagrywki, więc sami sobie możecie wytłumaczyć. A in-game? Możliwe, że jest chora lub przeziębiona, więc będę musiał, moi drodzy, niedługo ją odwiedzić chyba IRL, żeby się dowiedzieć, co jest z 5. Siemano. Matias. Mati, wiesz, ile zarobiłem w nowej robocie? Dawaj. Stuwa podstawy przy wyjeniu plus napiwki. Słuchaj. No. Później sobie tak porozmawiacie. Harry, musimy pogadać natychmiast. Co się dzieje? Chodź, wy zostańcie, chłopaki. No, stary, mówiłem, że to dobrze płatno. Ja, słyszałeś to? Dobrze, widzowie, niech zazdroszczą. Harry ma teraz naprawdę dobrą robotę. Cześć. Cześć. Ja mam cię jedno pytanie. No. Co tu się k***a wczoraj wydarzyło? To ty mi powiedz, bo to ty strzelałeś. Ale kto tu przyjechał? Kto tu... Co to za gówniarz? Ale to mnie pytasz, człowieku, 16-latka? Zapytaj swojego tutaj prawej ręki swojej, Katsona. Wszystkich będę pytał. No co, no to... To jest jakieś nieporozumienie. Brat Asza, człowieku, no. Jakiś psychopata z gangu, nie mam pojęcia. Co ty się do mnie zapiesz? Co? Czemu tu przyjechał? No Katson, nie opowiadałeś mu? Opowiadałem najwyraźniej za mało, a poza tym nie było czasu. No przyjechał, bo nas śledził i tyle, rozumiesz? Dobra, potem pogadam z Katsonem, zobaczymy, jak to się rozwinie. No, no to, ale ktoś umarł wczoraj, czy nie? Nie, no nic się nie stało na szczęście, ale było gorąco. No było, to przez ciebie. Jest dobra, nie będę fikał. Nie ma. Co jest, Katson? Słuchaj, jak widzisz, nie ma tutaj Asza. Usiądź sobie. Nie, no postoję, co jest? Nie ma tutaj Asza. O to musieliśmy go schować. Jest ze względu bezpieczeństwa. I pamiętaj, im mniej osób o tym wie, tym lepiej. No dobra, oczywiście. Jest w bezpiecznym miejscu. I póki co, póki sytuacja tego wymaga, tam pozostanie. Aha, prosił mnie, żebym ci przekazał, żebyś zaopiekował się tym jego motorkiem. Ale jak to, jak ja nie mam nawet uprawnień? On jest schowany tam za ostatnim blokiem. No, myślę, że na te uprawnienia też coś byśmy zaradzili. Już mam, no, znaczy mam kolegę, to jest za dużo powiedziane. Słyszałem o takim człowieku, który ogarnia uprawnienia, ID, paszporty. What? Na takie rzeczy. Że fejkowe? Mhm. Olera. Dał mu znać, że przyjedziecie. Właśnie, weź sobie dla obstawy jakiegoś Chrisa. A przecież Chrisa nie ma, no tak, też zniknął w niewytłumaczalnych okolicznościach. No nie wiem, co z tym Chrisem, naprawdę martwi mnie. Ale weź chłopaków do obstawy, żeby nie jechać do niego sami i zagadaj. Ja dam mu znać, że przyjedziecie. No dobra, tylko kurde, stary, no to nie wiem, czy ja chcę i czy mi stać na takie coś, przecież to nie są tanie rzeczy pewnie. No, zobaczymy, co on powie, ale warto spróbować, bo nie może ten motor sobie stać. No dobra, a gdzie ten motor jest, mówisz? Za ostatnim blokiem w krzakach przy zejściu do kanałów. Okej, okay. Cholera. Przydałby mi się taki. No, w sensie zaopiekowałbym się, wiesz, co chodzi, nie? Tak, żeby możesz go przemalować, też nie zaszkodzi. Może nawet by to było, wiesz, wskazane go przemalować, bo wtedy ten braciak by go nie szukał, nie? Bo podejrzewam, że pewnie będzie chciał mu zabrać ten motocykl nawet. Chyba, że to no, motocykl więc... brata, gadaj z Aszem? Nie mam pojęcia, nie, ale chyba to jest jego, chyba wspominał, wiesz, więc okay. Jeśli masz taką możliwość, to po prostu zrób. No dobra, byłoby dobrze. Widzowie, kurde, rodzi nam się tutaj możliwość tymczasowej jazdy czymś szybszym niż rower, co na pewno byłoby dobrym rozwiązaniem. Stoi ten motocykl. Ja bym się zajął. Ja wiem nawet, gdzie bym, moi drodzy, się udał, żeby go przemalować w promocyjnej cenie. Chociaż nie wiem, czy bym dostał jakąś zniżkę. Nie, no to jest sprzęcik fajny, kurde. To jest 120? 125, nie? 125, tak, ale ma kopca. No jest mocny, stary. Ja nim chwilę jeździłem i jest naprawdę konkretny. No tylko trzeba by faktycznie przemalować ten kolor, nie? Tak, kup sobie jakiś kask. No i nie ma rejestracji on. No nie ma, ale może to i lepiej w naszej sytuacji. Cholera. No to, kurde, trochę ryzykownie będzie nim jeździć. No niby tak, ale jak ci się chce, to możesz coś załatwić. Nie wiem, porozmawiam sobie faktycznie z tym gościem. A masz adres? Tak, tak, wyślę ci. Dobra, super, no to ogarniemy to. No w sumie mam chwilę teraz po robocie. Jessie jest chyba chora, bo się nie odzywa cały dzień, więc spoko. No jasne, to popróbuj. Dobra, dzięki, Katson. A z Ashem lepiej już, czy nie? No jest generalnie przerażony i potrzebuje szansu, żeby przerobić tą sytuację, ale wyjdzie z tego. No dobra, super. Fajnie, że się też tym zaopiekowałeś. Mhm. Dzięki. Powodzenia, cześć. Dobra, widzowie.
no to zrobimy tak. Faktycznie, jeśli jest jakiś gościu, który może mi taką fake, to jest tylko karta rowerowa, czy tam, nie wiem, jakiś dokument upoważniający mnie do jazdy tym sprzętem, to warto może spróbować, nie? Bierzesz ten motocykl? Znaczy, podobno mam się nim zaopiekować, wiecie co, ja przejadę tak, żeby jakby ten brat tu przyjechał, to żeby nie widział. Chodźcie za blok, to wam powiem. Widzowie, tutaj go sobie skitramy i niech on tu stoi w krzakach. Jak uda mi się uprawnienia zdobyć, to po prostu go sobie z tym wyciągnę. Kurde, ja wczoraj z okna wszystko obserwowałem, ja nie wiem. Nie, no słuchajcie, jest podobno jakiś ziomek, Katson ma mi wysłać na miary i w sumie potrzebowałbym transportu Mati i ciebie, Kai, do pomocy, bo nie wiem, co to za ty. Robi podobno takie fejkowe te, wiecie, jakieś IDsy i uprawnienia. A, taki ziomek, wie, że to nielegal. No wiem, że to nielegal, ale co mi mogą zrobić? Nic mi nie zrobią przecież. Nie wiem. Znaczy, no jak się sprawdzą i bierzmy po szybkie, to trochę przypał, ale w sumie, no czemu nie, nie? No kurde, stary, jeżdżę cały czas rowerem, wyjeździcie, nie mogę zdać prawka, no daj mi coś od życia, ja człowieku. Ja też nie mam samochodu. O, właśnie. Dobra, chłopaki, przecież to jest dopiero początek życia, no co wy się załamujecie? Nie, dobra, no. Chodźcie, bo ogarniemy to szybko i no, będziemy mieli z głowy. Jak tam dziarka, boli noga? Znaczy, wiesz co, trochę przez jakiś czas bolało, ale w sumie zaczyna przechodzić, chociaż... No chwaliłeś się Kajowi? No mówił. No, widział w nocy. W jakiej nocy? Weź się za to, bo masz talent. O czym ty mówisz, Mati? Tak? Jakiej nocy? Jedziemy. Człowieku, to było 2 godziny temu. Co ty gadasz? No Jezu, nie wiesz, co chodzi, to się nie znasz. Ty przerabiałeś tą MK, czy co? Nie. Jakoś tak inaczej chodziła, ty. Dobra, zaznaczone, kurde. Okej. Okay. Czekaj, ile to będzie kosztować? Ja, chłopaki, nie chcę wydać całej wypłaty na takie rzeczy. Jeśli on mi powie, nie wiem, 200 czy tam coś, to walę to. Chyba, że to serio będzie jakaś tania rzecz, to wtedy wiecie, można pokombinować. Kaj, co ty masz w ogóle z włosami? I sobie patrz, jak on ma włosy. No, jakoś tak dziwnie. To jakby z kitu nie zauważyłem. No? Dziwnie cię obcięli. Co ty gadasz? Boże, co jest grane? Ty masz, stary, jakiś zmasakrowany, co to ma za... Co? Kto ci to się? Katson? Katson, czy kto? Nie. Ja pierdicie, Wygląda dziwnie. Mati. Ja nic nie wiem. Co jest mi co Mati, maszynki. Jedź. Mati, co było wczoraj w nocy? Ja nie wiem, stary. Nie wiesz, tak? Graliśmy w FIFA. Masz tam to Navi? Mhm, gdzieś tu. Przejechałeś o jeden. Znaczy, no wiem, tu mam zjazd. Czekaj, co to za miejsce? Tutaj? No to gdzieś tu. Mi lokalizacja pokazuje. A może niżej, ty? Bo tu jest chód przecież. Ja teraz byłem na tym. A byłeś niżej, tutaj? Bez kitu, dobra. Byłeś tutaj. Nie byłeś tutaj chyba. No właśnie, ja nie byłem, dlatego nie ogarniam. Ale to tu, nie? Z lewej. Czekaj, przejdź. Coś mi się kojarzy to miejsce. Widzowie, what the heck? To jest przecież miejsce, w którym mieszka Paul? Kto to? Ty, co? Ja znam. Poczekaj. To jest... Chodźcie. Siema. Siemanko. Siema, młody. Co wy tu robicie? Cześć, Paul. Słuchaj, szukamy w tej okolicy. Nie wiem, na ile ci mogę zaufać, ale jest tu podobno jakiś ziomal, co fake ID ogarnia. Któryś z tych domów mieszka, czyli jak? Ona... Stary... GPS nas poprowadził tutaj. W sumie to stary ja, w sensie... Co? Czy ja ogarniam tylko plastik, nie? Ale jeżeli... Zależy, na kiedy chcesz to mieć? Na zaraz. No to jak na zaraz, to musielibyśmy jechać do mojego ziomeczka, co ogarnia dane i będziemy musieli cię wklepać do systemu. No ja ci tylko plastik mogę ogarnąć. Kurde, ale ja pierniczę. Dobra, powiedz mi, Paul, to droga sprawa to jest? Bo nie ukrywam, mam 200 na koncie ponad. Tanie to nie jest, ale... Wiesz, po znajomości ogarnę ci to trochę taniej. Czyli, czekaj, ty tak, rapujesz, masz hodowlę w domu, zajmujesz się fake ID, co z czym ty się jeszcze, chłopie, zajmujesz? To jest człowiek orkiestra, kurde. Człowiek orkiestra, no co? To ja mam wam powiedzieć, no, siedzę na chacie, to co mam robić? Robię pieniądz, nie? No tak, no w sumie dobra taktyka. Ucz się, młody, też tak będziesz musiał kombinować w moim wieku. No, nam by się przydała kasa w sumie. Nie, no, ja to na, kurde, kosz, wiesz, o co chodzi, grzecznie. Też tak kiedyś miałem, sport to zajawa, ale wiesz. Dobra, to słuchajcie, najpierw musimy ogarnąć ten plastik. Pamiętasz, jak mówiłem ci, ja nieprzypadkowo pokazywałem ci tą chatę, ale jest to pewne miejsce u góry. No, byliście tu? Fajna chata, ja tu nie byłem. Nie, właśnie nie. Ja już tu byłem. Jo, masz siłkę na chacie? No, zdarza się. Sorry, tutaj właśnie drukuję. Usiądź, zrobimy ci zdjęcie. Naprawdę? Było wam betoniar coś? Czekajcie, no to siadam. Widzimy, co jest. Dobra, by ci głowy nie ucięło, ty. Dobra, ale żeby ładnie wyszedł, nie? Uśmiechnij się. Dobra, masz to?
Jeszcze jedno przyciachne, co? Ale to jest profesjonalne naświetlenie, no popatrz. Człowieku, uśmiecham się, dobra, no. Dobra, no jest git. Człowieku, ale ja chcę tylko kartę rowerową, wiesz o co chodzi, taką motorowerową, żebym mógł jeździć tym, 125. Nie mogę ci przestać robić zdjęcia. No przestań już, stary. Wystarczy. Jak to wyłączyć? Skurcz mięśnik. No i super, fajnie, ogarnięte, teraz tylko załatwić ci już dane w systemie i możemy... Czyli co, blaszkę mi już ten, drukujesz? Tak, no to już do... Kiedy do będę godziny mógł odebrać? Powinno, do godziny powinno być, do godziny. Także... Nie, źle, chłopie. Zajdź, obsługa. Full service, kurde, do godziny. A normalnie takie coś jest dodatkowo płatne, ale z uwagi na to, że jesteś też dobrym znajomym Chrisa, swoją drogą, wiecie co u niego, bo... Nie mogę się do niego dodzwonić. No, my też. Najprawdopodobniej zagarnęły go psy. No co ty gadasz? Wiesz dlaczego? Szkołę podpalił, debil. Co? No szkoła jest, no normalnie był pożar w szkole i to przez niego. Ja dzisiaj miałem w ogóle przesłuchanie, dramat, a Chrisa od rana nie ma. Nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. Próbuję też do niego dzwonić. Talent do ładowania się w kłopoty, ale chyba to ma po mnie. Ale wiesz, no u niego to jest tak, załaduje się w kłopoty, ojciec płaci kaucję i jest po problemie, nie? No w sumie to jest... Ojciec wszystko załatwił. Jego tata, gdyby nie jego ojciec, to by chłop już siedział, nie wiem. On ma 17 lat, ja pierdziczę, o czym my rozmawiamy. Drama. To jest skitu. Zazdroszczę mu, ja to wszystko musiałem samemu ogarniać i... No szybciej, no pacany, Boże, no zielone było. No szybciej z tą lodziarnią, co jest? Ach, kurde. Kiedy jakiś numer kręcimy, ziomal? Po... A wiesz co, można niebawem teraz właśnie. Zajawę. Daję numer, stary, wiesz? Co ty gadasz? Jak się nazywa? MSP, magister sztuki palonej. O kurde. Widzowie, musicie wpaść na kanał Kowina, bo bardzo możliwe, że ma jakieś informacje. O, możliwe, że coś leci. Kapelek sprzedaż? No, wiesz co, staram się nie likować traczków, raczej jedynie. No, Tymczasem my w Ballast Records ostatnio zlikowany pół kawałka Los Santos Freestyle. No ale cio, to było, wiesz, troszeczkę chciałem pokazać, że potrafię. Możesz skręcić. No właśnie, Mati, kurczę. Zapomniałem, Boże ty. Jeszcze prawo jazdy nie zdawałem dawno. No, ja trzeci raz będę podchodził do egzaminu, nie? No, bo... To nie tutaj? No czemu ty nie jedziesz, debilu? To tutaj czy co? What the heck? No właśnie. To jest bean machine, człowieku. Tu mi zaznaczyłeś, no. Dobra. Pow, gdzie to jest? To jest tutaj. Zatrzym się gdzieś, gdzie możesz, najbliżej i się tam pierdzielamy. Zjedź w prawo, że jakiś parking będzie. O, tu możesz w prawo, uliczkę. Tutaj ostatnio wjeżdżałem z ziomem. Ty masz auto w ogóle, po? Nie. Zabrali mi prawo jazdy, wiesz? Parking jest? To fajny masz. Co za gość to jest, widzowie. Nie! Powiedz, że to jeszcze jego samochód. Nie, gdzie my podjechaliśmy? Nie był. Czekaj, po, czy ty mówisz, że tu jest jakiś twój ziomal informatyk? W zasadzie to haker. Nie! Ale ogarnia wszystko, co będziesz nie potrzebował, wierzę. Jak będziesz chciał stronę o hodowli. Idziemy w stronę Bogusia. To też ci ogarnie. Chodź. Co mi ogarnie też? Stronę o hodowli jedwabników. A, fajnie, fajnie. No to hek, widzowie, nie gadaj, nie gadaj. To nie tutaj, tam była kwatera Bogusia kiedyś. Chodzę tak wolno, ale ja mam taki drip, że nie potrafię jej chodzić inaczej. Nie, no w porządku, człowieku, jesteś starszy też, to ci też starsi ludzie też wolniej chodzą, nie? Kary, ty chyba musisz tu graffiti zrobić jakieś. No stary, jakbym miał przy sobie spray, to bym tu ozdobił klatkę. Tutaj ósemka? Tak, zapraszam was. Co ty robisz? Świetny ziomo. Cześć, Paul. Ale Malus. A co tutaj szukacie? Wiesz, to jest sprawa, mam tutaj młodego i potrzebujemy zrobić na szybko papier. Drukujemy już, wiadomo. A jaki papier? O jakim papierze mowa? Karta motorowerowa. Karta, a masz pieniądze? Bo bez pieniędzy nic nie działamy tutaj. No, może mam, a ile taka przyjemność? Niech na pomyślę. Paul, to jest twój dobry znajomy, mówisz. No, ziomeczek dobry, no, nie ukrywam. Jest też młody, tak, wiesz. Ale dobra, normalnie to bym go za jakieś $500 apnął, ale niech będzie 300. Nie, no, stary. Mniej chcesz jeszcze? Myślisz? Weź, ja też bym chciał z tego zgarnąć jakiś procent, więc umówmy się na to 200. 200, no dobra, 200. Będzie 200. To i tak dużo, cholera. No, za dobre usługi się płaci.
No może 150, po starej znajomości. Znaczy, 50. Masz założyć 200. 150 i dobre piwo. 150 i dobre piwo. To i tak nie jest w stanie panu zapłacić wszystkiego chyba. Dobra, zróbmy tak, że... Cholera. Niech to będzie kosztowało stówkę najwyżej. Będziesz mi wisiał jedną robotę, co, Harry? Potrzebuję. Ja? Ta, w sumie potrzebuję kogoś do jednej roboty, więc no Boże, powiedzmy, że masz to za stówkę, a ty mi pomożesz z jedną rzeczą w przyszłości. No dobra, tylko nie wpakujesz mnie w tarapaty? Nie, to jest bezpieczna robota. Dobra, to okej, okay, no stoi, sorry, głupio mi trochę, ale po prostu nie miałem siana tyle, żeby wiecie, żeby zapłacić za takie rzeczy. Tym mi bardziej, to jest że... na rękę, ja szczerze mówiąc lubię, jak ludzie muszą coś dla mnie zrobić. Spoko, ale... Dobra. Przepraszam, jak cię zwałam, kolego? Nie. No? Jestem Antoni. Antoni, słuchaj, a... Antek, nie zbliżaj się tak do chorego, proszę cię. Antoni, ja mam pytanie do ciebie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten fake ID jakby nic mi nie da i mnie policja zatrzyma na przykład i będę przypał? 0%, u mnie wszystko jest, u mnie wszystko działa, nic jeszcze nie zawiodło. No Antoni, brałeś dzisiaj swoje lekarstwa, widzę, że jesteś trochę nadpobudliwy. Niego wszystko jest bezpieczne. Ja nic nie biorę. Przestałeś brać, co jest grane? Co? Tak, jak dziwny gość. Strasznie. Stary, musisz znowu nawet brać leki, bo widzę, że... Daj mi leki. To co, brać to czy nie brać? Mogę ci ogarnąć na jutro, ale... Kurde, się trochę. Nie rób mi przypału, młody. Coś tak głupio, wiesz... Mówisz? No w sumie tak, no. Dobra, trudno, zaryzykuję. Dobra. Co on robi? Ja już się myślałem, że leci. Ogarniam mu takie medykamenty, bo gość jest czasami delikatnie... Znaczy, Antek jest w porządku, ale czasami się odkleja, nie? Wiesz, o co chodzi? Dobra, to chodź szybko, ja już ci wszystko załatwię. Ja pierdzielę, kochata w ogóle. Dobrze. Nie wnikaj tutaj, proszę. Ale sprzęt. Ostatnio sprzątałem. Dobrze, zmieniłeś tą tapetę z gołą babą, bo skręcałem. Nie mów mi o tym. No dobrze, podaj mi swoje imię i nazwisko. Przede wszystkim. Pilar, you! A muszą być prawdziwe? No, a masz dowód jakiś fałszywy? Nie mam nic. No to właśnie, znaczy... no to muszą być. Harry, musisz podać wszystko tak, jak jest normalnie, bo to będzie wyglądało dosłownie, jakbyś to zrobił, także totalny chill. Nie, to ja chyba odpuszczę w takim razie. Co? No stary, nie peniaj. Nie, no boję się, naprawdę, to jest zbyt ryzykowne chyba. Stary, to nic nie jest ryzykowne, naprawdę. Śmierdzi mi to troszkę. A nie mogę podać na przykład mojego imienia i nazwiska na przykład Matiego, tak sfejkować? Jeżeli policja się nie skapnie, no to myślę, że... Na przykład Harry Clinton, nie? Co ty, Mati, na to? No dobra, ty. No, Harry Clinton i będzie. No dobrze, już to wklę. Może być, tylko słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jak ktoś to... Ja nic nie widziałem. Ty zazwyczaj nic nie widzisz, więc... To prawda, klika, ty. Klep tam, Antek, klep. Szklepane. Nieźle, chłopie. Ale wklepał, widzowie. Ale sprzęcior. No dobra, czyli co? Jak ja sobie bleszkę odbiorę, to... Wszystko już jest posiadane. No dobra, ty, ale musisz ty tam zmienić na Harry Clinton, Paul. No spoko, to już tak jak mówię, no teraz to jest tylko kwestia kliknięcia jednego przycisku i się wydrukuje. No dobra, no to zarąbiście, czyli za przysługę, tak? No, jak najbardziej. No dobra, chłopaki, co wy myślicie? Legit? No chyba git. Legit czy nie legit? No chyba legit. No tak, dzisiaj jesteś Harry Clinton. Ale to tak wiesz, tylko na karcie motorowerowej. Widzowie, co to za follow-up polecił, znaczy, coś? Ja myślę, ale Harry jeszcze nie jest, moi drodzy, zbyt mądry. Gorzej jakbyś sobie dał Harry Potter, nie? No ta. Dobra, Adaś, dzięki. Czy tam Antoni, nie wiem. Antoni. Dobrze wiedzieć, że ty tu urzędujesz. Nie ma problemu, jak coś tam się do mnie zgłaszać. Nie ci pomogę. Bo ja to nie chyba. Do widzenia. Antoni, tobie coś dalej po głowie goni. Do widzenia, Antoni. Na razie, wariacie. Do widzenia. Co za w ogóle creep, widzowie, masakra. Przerażający trochę, nie? No trochę przerażający, to prawda. No nic! Wybaczcie za Antka, on czasami ma różne właśnie takie... No odklejki? Jest dziwny, no. Nie, no spoko, wszyscy informatycy to chyba tacy są trochę, wiesz.
Nie, no nie wrzucałbym wszystkich do jednego wora. Antek jest specyficzny, ale naprawdę ma umiejętności, a to jest ważne w tej branży. No tak, i chodzi o opony dachu. Nie chcesz wiedzieć, co on ma w tych oponach. Nie chcę. To co, Paul, rzucimy cię na chatę. Dzięki, stary, że nam pomogłeś w ogóle. Spoko, taka bezinteresowna pomoc, to się szanuje, nie? Znaczy, no, wiadomo, że będzie przysługa. To się odzywaj się po prostu, jak będziesz potrzebował. No jasne. W dużym skrócie, chatę ostatnio nie pokazywałem ci przypadkowo. Ktoś będzie musiał się zająć roślinkami, jak wyjadę na pewną misję. Nie mów, że to będzie jego zadanie. No, a jak? Ktoś będzie musiał podlewać kwiatuszki. No dobra, coś wymyślę. Na spokojnie, możesz sobie tam spędzać czas, zaprosić jakąś dupkę, palić jednego gibonka też możecie. Może lepiej podziękuję. Stary, co udało ci się zyskać stówę za to, że będziesz podlewał kwiatki. Tylko pamiętaj, tam wpisz tak jak było mówione, nie? No stary. Niech tak będzie, ty. Ty, sztanga spadła, co jest? Dobra, Harry Clinton, tak? No niech będzie. Dobra, drukuję. Dobra. Ej, stary, odciski palców też załatwiacie? A paszport? Bo tam ktoś odcisnął twoją dłoń. No, z krwi chyba. Dzięki, trzymaj. Stary, dziękuję ci. Nie ma sprawy. Czyli co, no. Na motorek se mogę śmigać teraz? No jasne, że tak. No pytaliście pięknie. Odciski palców? No ogarniam wszystko, no co będziecie potrzebować. Dobra, chłopaki, ja muszę jeszcze ogarnąć ten motocykl, skoro już mogę jeździć, czyli mogę już jeździć, tak? Już tam tak wszystko jest, tak. Dobra, jest. Muszę skończyć do mechanika, nie wiem, przemalować to, ewentualnie sam sprayem pomaluję go, żeby ten braciak się nie dosapał. A, no, dzięki wielkie, stary. Nie ma sprawy, trzymaj się i co, jesteśmy w kontakcie. Kontakcie. Jak będziesz coś wiedział na temat Chrisa, to daj znak. Pewnie, odezwę się. Da. Widzimy się, Paul, siema. Na razie, jak coś, to też do nas możesz podbijać. Jasne. Siema. Dobra, widzowie. Ty, Harry. Ale jaja. No? Jak ty pójdziesz do Clintona i im pokażesz tą taką dziwną nową kartkę z nazwiskiem Clinton, to może ci na tą zniżkę. O. Ty, dobry. Próbujesz tego? Myślisz? Nie. No, czemu nie? Przecież ja mam zniżki tam. No dobra, zobaczymy. Widzowie, przyjechałem, mam motocykl, mam uprawnienia, rzekomo. Zobaczymy, jak to będzie. No wyjeżdżam, tylko kask muszę sobie założyć. Kask jest tutaj w schowku, jest. Szybko może zdążę do Clinton jeszcze, żeby zapytać, czy moi drodzy są w stanie jakkolwiek mi pomóc, czy też nie. No jest już późno, ale powinno się udać. I spróbuję serio wyrzucić jakąś zniżkę na kartę rowerową, nie? A co tutaj tyle policji? What the heck? Dobra, zaparkujemy sobie tutaj. Moi drodzy, Clinton Detailing. Świetnie funkcjonująca firma. Czy oni współpracują? Oni pewnie współpracują z tym, z policją. Tak było przecież jeszcze za czasów Franklina. Dobra, pytanie, czy jeszcze w ogóle ktoś tu jest? Bardzo możliwe, że już nikogo nie ma. A jeszcze sam, o piesek. No, a więc no, ja mówię o najprzyskolity. Yo, zobaczymy, czy w ogóle mnie obsłużą. Dzień dobry. Dzień dobry, można z szefami? Tak, jasne, proszę bardzo. Dzień dobry, Harry, co tam wariacie? Dzień dobry, pani Ewo. Pytanie mam, bo wiem, że pewnie już zamykacie, chociaż wy to tutaj nieźle raszujecie. Mam taki motocykl Suzuki na zewnątrz, potrzebuję zmienić kolor, wie pani. A na jaki? A na jaki to wedle uznania, nie wiem. Czyli od wyboru do koloru, tak? To nawet co najtańsze będzie, chyba że to jakiś tak nie działa. Jakiś kozacki dobierzemy. No, na pewno. Sprawdzimy model i będzie czasy. A ja mam pytanie, czy na nazwisko Clinton są jakieś zniżki? Bo tak się składa, że nazywam się Clinton. To się znajdzie. No panie, można. Ewo. No, powinno być. Tutaj kartę rowerową pokazuję. Pani Harry Dziękuję. Clinton. Dziękuję. No, widzę. No. To my wcześniej nie rozmawialiśmy o innym nazwisku przypadkiem? Ale na karcie rowerowej jakoś tak jest napisane Clinton, widzi pani? No, właśnie widzę. Widzowie, wkręcam, no, pokaż. No patrz. No faktycznie, Clinton. Znaczy się załatwi, no. Na pewno. Tak? Bo to co w rodzinie, to nie zginie, jak to mówią, tak? Dokładnie. Oczywiście. No. A co pani się tak zmieszała, przepraszam, co? O tak, zaczęłam się nad jedną rzeczą zastanawiać, ale to tam mało istotne. No to tak mam właśnie na nazwisko i generalnie mam ten motocykl, może pokażę, co? No, możemy zobaczyć. Fajnie jakby, kurczę. A dzisiaj to nie ma szans cisnąć, nie? Sprzętu. Państwo z policją zajdziemy, współpracują? Tak, dzisiaj jest cop day. Cop day? Masakra. Cop day. Jak można współpracować z policją? Przepraszam, ja żartuję. Wszyscy cop klejenie aut, no wiesz. Rozumiem, ale ruch to niezły tu jest. A tak z ciekawości, nie musicie mówić kwot. Jaki jest taki zysk dzienny na przykład w takim salonie? W tysiącach, w milionach? Jak to się liczy? Nie będziemy zdradzać, ale jest wysoki. Duży, no duży. Okay, zobacz, że to jest marka nasza, czy nie? Tak, kupiłbym taki samochód jak tutaj ten biały rędrzyk za taką dniówę? Przepraszam, tak pytam, ciekawi mnie to po prostu. Może chyba by się udało. Może by się udało, to? No nieźle. No, tu jest ten motocykl, co ten piesek robi, przepraszam? Właśnie, nie wiem. On lubi za nami chodzić po prostu.
Tak, dobra. No i te neonowe wstawki, te hamulce, to wszystko bym po prostu chciał w jakimś innym kolorze. Jakiś konkretny kolor chcesz, czy tylko po prostu według uznania, tak jak stwierdziłeś? Żeby wyglądał totalnie inaczej. Widzi pani, jest taki, to chciałbym, żeby totalnie nikt go nie poznał nigdy. No dobra, coś się powinno zrobić. To jest motocykl mojego dobrego przyjaciela, tylko po prostu on nie mógł przyjechać dzisiaj, wie pan, jestem ja. Wszystko zrozumiałe. Wszystko przemalować, dokładnie. Tak. Ale państwo dużo dziarek mają. W sensie na przykład tutaj pan. Gdzie się dziaracie? Ja na przykład nie mam. A ja właśnie zacząłem pracę jako tatuażysta, więc na wyspu. Za chwilę widzę inna praca. To trzeba będzie zawitać. No tak, może już jakieś zniżki. Oj, to nie wiem, to z szefem raczej zniżek nie załatwię, jestem tylko pracownikiem. Czyli inna praca co chwilę, no wie panie, no czasem młody jestem, szukam swojego jakby powołania. No tak. Dobrze, chciała się rozwijać. Dokładnie. Zrozumiała. Tak, no więc czyli co, państwo by się tym zajęli, a ile by to kosztowało, tak po tej zniżce już licząc. Po zniżce? To zależy, ile wyjdzie za dany kolor, jak przeróbki. To jeszcze zobaczymy, ale to raczej nie za drogo. Dobrze, rozumiem. Czyli będę mógł ewentualnie jutro z rana odebrać, czy nie bardzo? Czy to jest zrobione? No, tak, jasne. Jeszcze możemy sobie go szybko obmalować, bo i tak no, mamy... No, właśnie, tylko się weźmy to. Super, dobra. A ja mam pytanie, czy u państwa jest jakaś taka usługa, że jak ktoś zostawia klient samochód, to jest jakiś transport do domu, bo nie ukrywam, że nie mam jak się dostać do... No, jest. Okej, okay, a to kto mnie zawiezie? To mogę ja pana zawieźć. Dobra, super. To w takim razie zostawiam wam w najlepszych rękach ten mój motocykl i jutro po niego przyjadę, dobrze? Dobrze. O, oczywiście. Dobra. Super, to możemy jechać w sumie, bo tata mnie zabije. Do widzenia, dobra. Do jutra. Do widzenia. Dobra, widzowie, zawiozę mnie do domu, więc bardzo dobrze. A no dobra, jeszcze mam parę spraw do załatwienia na mieście. No to chodź, on pomoże mi przy motorze. Ty się znasz. O. Dobra, już idę. Tak mnie pani wiezie do domu? Odwiozę cię na spokojnie, mam czas. A chłopacy tam zrobią swoje. Pani tu rządzi, tak? Ale fajnie. No, nie do końca, rządzimy w czwórkę, tak powiedzmy. Chciałam też tak z tobą porozmawiać. To brzmi poważnie. To nie ja podpaliłem szkołę. Nie, no tak. Co? Nie o tym porozmawiać, chodź do mojego. Jo, co ona ma za furę, widzowie? Merolek? Merolek chyba. Chociaż nie, ten niebieski, tak? Okej. Okay. Zawozi mnie do domu, fajnie. Szefowa klitu detailing. No i... Pamiętaj o pasach. Pamiętam, o czym chciała pani ze mną pogadać. No bo tak, na to tak, wiesz, teraz zaczęło mi coś świtać. Ale co? No jak rozmawialiśmy o twoim kolorze oczu i w ogóle tak jak się patrzyło na ciebie. Poza tym zaznaczysz mi, gdzie mam jechać? Tak, już. Dziękuję ci bardzo. Dobra, widzowie, zaznaczę mojej chatę, to jest moja chata. Ale to co, był kiedyś ktoś podobny do mnie, że tak pani pyta? No właśnie był, właśnie chciałam dopytać o to, o... Kurde, wydaje mi się, że naprawdę cię gdzieś kiedyś widziałam. Ja pani nie widziałem, no naprawdę nigdy. Choć też jakby wspomnienia mam z dzieciństwa, ale kurde, no gdzie? Przecież dużo zatartych też jest wspomnień. No właśnie, powiem ci, że kiedyś, to było już naprawdę dawno temu, mój znajomy, jak jeszcze był u nas w Clintonie, to na przykład przyszedł ze swoim synem i wiesz, no, tak jakoś zaczęło się z nim kojarzyć. To raczej niemożliwe. No może zbieg okoliczności po prostu. Raczej niemożliwe, bo no, ja już mieszkam z moimi obecnymi rodzicami jakoś, nie wiem, z 3-4 lata. No to powiem ci, że to było zdecydowanie wcześniej. Takie, to mogło minąć może już takie 7-8 lat. Okej, okay, to nie pamiętam. Ja też muszę się do czegoś przyznać pani, bo ja nie do końca wiem jakby co tam, nie pamiętam, nie wiem czy umyślnie czy nie. Pamiętam tylko, że chodziłem do jakiegoś takiego lekarza, on jakby, no nie wiem, przez to nie pamiętam wielu rzeczy z dzieciństwa. Rodzice mnie brali, obecni. Coś jako terapeuta, ktoś taki? Tak, coś takiego i właśnie to też jest bardzo dziwne, bo na przykład no ja mam, moi rodzice są tacy jak pani, jeśli chodzi mi o karnację, jeśli wie pani o co chodzi. Czyli bardziej jasnej karnacji skóry, tak? Tak, jakby od kilku lat, odkąd jestem starszy, to tak troszkę mi się to nie łączy wszystko. To co, to rodzice nigdy ci o tym nie mówili? No nie rozmawialiśmy na ten temat. No to może dlatego, tak jakoś mi się, wiesz, może mi się po prostu, tak jakoś mi go przypominasz, ale no, nie wiem. To dziwne bardzo. Ale miałam takiego dobrego przyjaciela Clintona. Tych Clintonów to chyba dużo w mieście. No, wiesz, jak miał dużą rodzinę, to trochę ich było, co nie? No tak, to tutaj, ten niebieski budynek. O, dobrze. To tutaj zjadę. Super, bardzo dziękuję. To ja przed szkołą jutro mógłbym wpaść? Przed 8 jasne, godziny? Jasne, no spokojnie. My i tak otwieramy już tak w pół do 8, więc możesz. Co za cyborgi z was są, masakra. Dziękuję pani bardzo, wszystko dobrego. Nie ma sprawy, miło się rozmawiać.
rozmawiało. Również, do widzenia, dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Okej, widzowie, kamerka mi padła, a to co usłyszeliście może tylko, że tak powiem, hype'ować was na kolejne odcinki. To by było na tyle dzisiejszego odcinka, jeśli wam się podobało, mnóstwo w górę, pamiętajcie, żeby zostawiać, żeby wbijać levele haremu. Harry wreszcie wrócił do domu na noc, siostra jest, ja zmykam do pokoju i rozpoczynamy już jutro kolejny dzionek pełen wrażeń. Trzymajcie się, do następnego, elo.